to otwieramy. Thank you.
czasem potrafi zastępować niezłe show podczas swoją ekspresją, swoimi ruchami, swoim tańcem. Śmiało, śmiało, dogrzewamy ręce! Yeah!
Kasiu, od razu praktycznie bezpośrednio po meczu z Niemkami 3-2. Bardzo ciężki mecz. Jak ty to spotkanie oceniasz? Z czym miałyście największy kłopot? No i co jest do poprawy przed jeszcze cięższymi rywalkami? No myślę, że tutaj przede wszystkim zagrywka. Gdzieś najbardziej było to widoczne w czwartym secie i w tiebreaku, gdzie nie wiem, jak to się stało, że to wygrałyśmy boksując bodajże 7 czy 8 zagrywek. No to jest wyczyn, myślę. No i myślę, że w tym czwartym secie właśnie odpuściłyśmy przede wszystkim w tym elemencie i musiałyśmy grać tiebreaka. Kasiu, na pewno chwalimy za to, że zdecydowanie mamy punkty, mamy zwycięstwo, bo wygrałyśmy tiebreaka, ale jest problem z koncentracją w naszej drużynie. Mówimy o tym drugim secie, końcówce drugiego seta, mówimy o tych błędach, które nam się przydarzają. Chyba limit szczęścia wyczerpałyśmy i teraz już trzeba... Wiesz, co chcę powiedzieć? Tak, no myślę, że teraz te dwa następne mecze, jeżeli będziemy grać na takiej koncentracji, to może się troszkę inaczej dla nas skończyć, ale ja wierzę w to, że ustabilizujemy się i będziemy grać po prostu to, co potrafimy najlepiej. To momentami dzisiaj pokazałyśmy, więc tyle. Thank you.
Nie możesz jechać za tą autokarą.